Wątek small talku w tej chwili pojawia mi się jako wizja przyszłości. Być może... Nie. Nie sądzisz, że wszyscy skończymy w takim... Nie, myślę, że small talk jest... niezrozumieniu siebie nawzajem. No może, ale to nie jest... To small talk jest co innego. Small talk jest takie, to jest po prostu takie pieprzenie, o niczym. No, takie po prostu ględzenie. Small talk dla mnie polega na tym, jak na przyjęciach i na bankietach popremierowych na przykład ludzie stają z tymi... Czy na wernisażach, z lampkami wina i zastanawiają się, o czym tu jeszcze z nimi porozmawiać i kiedy od niego już odejść, żeby się nie poczuł urażony. Kiedy już po prostu... Jeździsz tramwajami? Rzadko, ale jeżdżę, no, jeżdżę. Środki komunikacji publicznej, miejsca w ogóle publiczne, to jest coś, gdzie jesteśmy narażeni na takie właśnie odpadki ze small talków i to jeszcze bardziej przez pozbawia... Przez telefon, jak ludzie gadają? Jak ludzie rozmawiają ze sobą, no, ale przez telefon albo ze sobą. Chyba sprawy jakieś rodzinne albo codzienne, albo ale swoje. Wiesz, zmierzam do czegoś takiego jak miejsce głębszej refleksji w naszym życiu, jako ludzkości, wiesz. Jeżeli sprowadzamy komunikację międzyludzką do takich słów zdań pigułek, to jaki jest sens tłumaczenia Tennessee Williamsa? Bo trzeba jakby spojrzeć jakby z tyłu, za tę fasadę. Co tam jest, tak jak robi David Lynch na przykład, że, żeby, czy też jak myślę o technologii, o sztucznej inteligencji, czy o VR-ze, czy w ogóle takich najbardziej zaawansowanych technologiach. Też ostatnio widziałem taki film Ari Formana na podstawie Stanisława Lema, Kongres Futurologów, ten film się nazywa Kongres. Kongres po prostu. Mówi o taki, tak, mówi o taki jakby... że to nie widzisz tam small talku, czy widzisz jakby, czy też mówiła o filmach Lyncha, że za tym small talkiem jednak jest jakieś cierpienie, jakiś człowiek, jakaś kondycja, jakiś ból, jakiś lęk, pragnienie, samotność, pożądanie, namiętność, jakieś pragnienia niespełnione, jakieś marzenia, jakieś sny, zamiary, żądze, potrzeby, tam jest strasznie dużo. No więc te small talki są, były zawsze, są i będą. One nie znają wieku, one są wieczne. Znaczy, natomiast za nimi stoją ludzie, którzy są bardzo konkretni i którzy jako gatunek też są w jakimś sensie wieczni, ale to są indywidualne przypadki i dzięki właśnie technologii, czy dzięki innemu podejściu do sytuacji towarzyskich, czy do, jak ty nazywasz, small talków, można bardzo dużo fajnych, prawdziwych, pięknych rzeczy powiedzieć o człowieku. Bo jak mówisz o tym small talku, że ja sobie mogę wyobrazić przedstawienie teatralne, czy film, który cały się składa ze small talków, ale tam jest drugie dno, ale widzimy, nie muszą być mocne, ale możemy też sobie teraz zacząć na przykład projektować, co ten człowiek, który z tobą prowadzi ten small talk, co on teraz myśli, gdzie jego wyobraźnia odpływa, gdzie on w tej chwili jest, czy jest właśnie w łóżku z jakąś inną kobietą, czy się narkotyzuje w Peru gdzieś, wiesz, i bierze ayahuaskę, czy pływa, wiesz, gdzieś w oceanie spokojnym, czy jest na Seszelach, czy uprawia jakiś seks zakazany, czy wiesz, no różnie o różnych rzeczach ludzie myślą. Pomyśl sobie, ile tam przekroczeń, albo myślimy na przykład o tym, że wpadł mi do głowy pomysł, jak przeskoczyć jakąś niemożność w taką technologiczną na przykład, że coś, albo że musi właśnie w tym momencie w domu musi sobie zainstalować jakiś program, którego mu brakowało. No, tam jest jakby kopalnia, tam jest tyle tego, po prostu miliardy spraw, które za tym small talkiem się gdzieś tam czają, nie? A kiedy oglądasz Kongres Folmana, płaczesz? Nie. Nie, wizja, nie płaczę. Wizja, która jest tam przedstawiona. Tak, że nie będzie aktorów, tylko będą nasze takie awatary. Że nas zeskanują. A jeśli tak zastanawiam się, do czego my jeszcze jesteśmy potrzebni, skoro jesteśmy tacy niedoskonali. Nie mówię tego jakby kokieteryjnie czy ironicznie, tylko tak się zastanawiam na tym, bo rzeczywiście można nas już tak doskonale zeskanować i tak nas doskonale zanimować i zrobić z nas takie awatary, zwłaszcza, że jeszcze istnieje VR, już nie tylko te filmy w 3D, ale VR, czyli to jest jakby, ile tam jest tych no wszystkie już możliwe wymiary i pod nami, nad nami, obok nas mamy, nie, jakby, jakby mamy, mamy ciało,
ciało aktora, który tak naprawdę już tam go nie ma, tylko jest całkowicie zdigitalizowane. Po co? I doskonałe, znaczy on, ten aktor wyrazi wszystko, co zaprogramujesz. Każdą emocję, każdą... No, transhumanizm też jest wizją nieśmiertelności wszystko. Człowieka, prawda? Czyli tak jak ciało obumrze, to przenosimy naszą myśl do jakiegoś nośnika i jesteśmy nieśmiertelni. Jak pytasz, czy przyszłością są small talki, moim zdaniem nie. Przyszłością jest właśnie to, no jakby jest VR, jakaś teleportacja, czy jak to nazwać, przenoszenie siebie, ale nie fizycznie, jako fizycznie, ale jednak jako obrazu, ale jakby, czy coś, co jest trójwymiarowe, albo jest tak jak w wiarze, to jest jeszcze co to jest? To nie jest obraz przecież, bo to jest coś, co też nie jest... z czym można, jakby, z czym, czy można w przestrzeni tak, funkcjonować. Rzeczywistość, do której się przyzwyczailiśmy, to nie wiadomo, jak to więc jakby, jak myślę o przyszłości, to trochę w tak. I to jest też dość przerażające, a z drugiej strony jest to mega ciekawe. Tak jak ta tulpa w Twin Peaks, to się nazywało tulpa, że on jest tulpą, albo ona chyba jest tulpą. Tak. No, że można się jakby w jakimś sensie dzięki tej działaniu jakiejś energii kosmicznej czy pomocy tych tam istot, które gdzieś tam są, albo tutaj obok nas i patrzą na nas, że można się zmultiplikować. Zobacz, jak daleko pofrunęliśmy, a mieliśmy się trzymać słowa w tłumaczeniu. A kto ci powiedział, że mieliśmy się trzymać? Takie pytanie ci zadałam o to tłumaczenie. Ale ja się wcale nie zgodziłem, że to będzie. I myślałam, że tutaj trochę pobędziemy, w tej krainie, czarów translatorycznych. Ale to są czary przecież. Ten lot w futuryzm. Ale skanowanie aktorów to jest mega ciekawe. To jest też rodzaj tłumaczenia, prawda? Takiego ciała aktora, tłumaczenie jego na inny wymiar. Ale wiesz, kiedy zastanawiam się, po co sięgasz po takie teksty, które tłumaczysz, to jest pytanie też trochę o to, czego ludzkość dziś lub widzowie teatralni potrzebują w warstwie werbalnej, w warstwie literackiej. Ja sięgam po nie, bo jestem trochę staroświecki z lekka i lubię... chociaż myślę, że może to nie jest to, ale jest to, ten postdramatyczny teatr mnie też trochę męczy. I ten dokumentalny teatr i tak dalej. Jest potrzebny, jest fajny, ale jakby mi brakuje w nim kreatywności i też po prostu losu. Bo aktorzy są często przeźroczyści w tym teatrze współczesnym czy postdramatycznym i oni raczej są nośnikami pewnych treści i idei, a nie grają po prostu jakby z człowieka z krwi i kości. Znaczy oni są człowiekiem z krwi i kości, ale który tylko referuje jakieś dylematy czy problemy, czy jakieś sprawy społeczne, prawda? Fajnie, potrzebne. Tymczasem ja lubię też po prostu ludzkie mięso na scenie. W dosłownym i przenośnym znaczeniu. Znaczy, że tam są emocje i problemy i napięcia i dramaty, które doświadczamy w życiu, tylko że w pewnym skondensowaniu i które rozumiemy, albo które, dzięki którym chcemy przeżyć jakby te trwogę i dojść do tego katarzis. Czyli lęk lub trwogę. To jest ten warunek arystotelesowski. Ćwiczenie lekcyjne. Arystotelesowski. Bo ja wymyślam słowa często, wiesz, taki przymiot wymyślimy teraz. Żeby odczuć to jakby to katarzys, czyli to, po co ci chodzi do teatru, żeby on z tobą coś zrobił i żebyś była jakąś przemianę. W tym jakby takim skondensowanym momencie, tak, prawda? Czyli trwa 2, 3, 4 godziny. To pradawny katarzys. No tak, tak. To mi jest bliskie i amerykański dramat akurat, to on stwarza świetne warunki do tego. A nie jest trochę tak? Bo jest bardzo szczery, mimo tego, że on już ma 50, 60, 70, 80 lat. To są stare teksty, ale one są bardzo współczesne, bo oni byli szybciej w takiej przestrzeni publicznej, potrafili być szczerzy niż my, którzy mamy, my Polacy do dzisiaj z tym mamy problem. Mhm. Nie jest, Jacku, trochę tak i to jest być może kolejne uogólnienie z mojej strony, ale taka moja rola w tym naszym spotkaniu, że mamy dzisiaj taki nadmiar produkcji językowych, słownych, werbalnych, że bardzo łatwo zapomnieć o ważnych tekstach w kulturze. No ale te współczesne też mogą być ważne. No właśnie i teraz jak
Co uczynić priorytetem w takim wyborze tekstu do tłumaczenia? Czy chęć ocalenia tego dzieła literackiego? Czy chęć przetransformowania go na współczesność? Nie muszę cię rozczarować, że to jest dość utylitarne. No, to jest po prostu potrzeba dość praktyczna, wynikająca z nadchodzącego, zbliżającego się projektu, że ktoś będzie to reżyserował, że ja to będę reżyserował, że będę w tym grał, że ktoś mnie to poprosił, że ktoś to o mnie zamówił. I jednych rzeczy się podejmuje, drugich nie, bo w jednych się czuję dobrze, a w drugich się czuję słabiej. I dlatego w amerykańskim dramacie czuję się dosyć mocny i znaczy znalazłem, dlatego że znalazłem jakieś tam cechy wspólne tych historii, tych bohaterów i tych autorów gdzieś ze swoimi bohaterami w swojej głowie czy w swoim życiu. I tak się akurat składa, że wybieram tych, no, a nie, że za tym stoi jakaś filozofia. Na pewno to, że mówię jakby, że co mnie na pewno przekonuje zawsze do takiej literatury, to jest ta jakby, właśnie ta jakby, przede wszystkim jakby ta szczerość i ta jakby, mówiłaś o wolności na początku, i ta wolność bycia w szczerym i życia w jakby trwania w prawdzie. I czyli kiedy mówimy o właśnie głównie o pragnieniach, o nienasyceniu, o żądzy, o lękach tych kobiet i mężczyzn, młodych kobiet, młodych mężczyzn, starzejących się kobiet, starzejących się mężczyzn, pięknych, brzydkich, zdrowych, chorych, samotnych i niesamotnych, które wypełniają karty tych dramatów. To są strasznie żywi ludzie z krwi i kości, fajni, kochani ludzie, biedni strasznie, smutni, nieszczęśliwi, dowcipni, złośliwi, okropni, mocni, okrutni, potężni, mali. I widzę w tym po prostu siebie, widzę w nich wszystkich. Mam wszystkie te cechy, co to ci bohaterowie. Każdy z nas je ma. No i masz chyba też odwagę, by się z nimi konfrontować, tak jeden na jeden. Nie, no tak po prostu jakoś, nie wiem. Intuicyjnie czasami się lepiej po prostu zachowuje, a czasami gorzej. Nie umiem skończyć tego wywiadu to z tobą. Tak.